W najnowszym tygodniku Gazeta Polska. Śledztwo w sprawie korupcji w instytucjach europejskich. Unia Europejska jest sparaliżowana. Nadzieja w polskiej prokuraturze. Ponadto w numerze. Patologie w handlu emisjami. Psychologiczna wojna na Podlasiu. Interesy Andrzeja, który został Joanną. Nowe gwiezdne wojny. Tykająca bomba w Bałtyku. I człowiek a robot. Czytaj w tygodniku Gazeta Polska.